Cześć wszystkim, witam Was w moim nowym filmiku na YouTubie. Dzisiaj pokażę Wam plażę, którą już mogliście zobaczyć na moim Instagramie jakiś tydzień temu, tydzień, dwa tygodnie temu. A mianowicie dzisiaj przedstawiam Wam Campico Fort. Znajduje się on na północy wyspy, tuż obok Alcudi, ale o tym wszystkim szczegółowo opowiem w dalszej części tego odcinka. Tylko teraz chciałabym wytłumaczyć może ten tytuł, który nadałam temu filmowi. Dlaczego dziwne baby? Jest bardzo dużo takich spekulacji, co one mogą oznaczać. Jest to sztuka współczesna, pomimo tego, że wyglądają na starożytne rzeźby. I w internecie możemy znaleźć wiele spekulacji na temat, co one oznaczają. Najbardziej dwie takie popularne wersje znalazłam. Pierwsza z nich jest taka, że są to boginie, a druga już dowiecie się dalej pod koniec tego odcinka, gdzie będę szczegółowo o nich opowiadać. Na ten moment tylko chciałabym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama wyspiera.pl, na mojego bloga wyspiera.pl. Subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dawajcie łapki w górę, komentarze, czy Wam się podobało, czy tam byliście. Bardzo dużo osób mnie prosiło o ten filmik, więc wydaje mi się, że większość z Was już po prostu tam była. Dajcie znać, jak wrażenie, czy Wam się podobała ta miejscowość, czy tam się po prostu zatrzymaliście, czy tylko byliście przejazdem. Komentarze czytam i odpisuję, jeżeli już komentowaliście, to wiecie, także czekam na jakiś feedback. No i to by było na tyle, ja tutaj nie będę przedłużać. W odcinku dowiecie się o wiele więcej o tym miejscu, także do zobaczenia już za kilka minut. Campico Fort znajduje się na północy wyspy i jest on m.in. koło Alcudi, czy Port de Alcudia, czy Playa de Alcudia. Zostawię link w opisie odcinka właśnie do tych miejsc, które już pojawiły się na moim kanale. Teraz poruszamy się taką główną drogą. Jak widzicie, tutaj wszystko jest takie ładne, zadbane, cywilizowane. Wokół jest bardzo dużo palm, które nadają takiego wakacyjnego klimatu. Tuż obok głównej plaży znajduje się również taki bardzo mały porcik. Zaraz podejdziemy tam bliżej. Są to takie, no powiedziałabym, średniej wielkości łódki. Zresztą jak widzieliście na moich poprzednich filmach, na przykład z Port de Soyer, tam są takie łodzie, które naprawdę robią wrażenie. Też zostawię link w opisie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. No a tutaj to wygląda tak, trochę jakbym powiedziała, skromniej. Na plaży i w okolicach linii brzegowej Campico Fort mogą znajdować się żółwie. Tutaj mamy tablicę, która nas informuje, że musimy zadzwonić pod numer 112, ponieważ jeżeli znajdziemy tam tego żółwia, no to podejrzewam, że stanie się on atrakcją turystyczną, a tego absolutnie nie chcemy, i wtedy odpowiednie służby przyjeżdżają, zabezpieczają to zwierzątko i wypuszczają w miejsce, które dla niego będzie bezpieczne. Teraz przenosimy się w stronę głównej plaży. Po lewej stronie mamy bardzo dużo hoteli, apartamentów, jakichś takich dużych obiektów, które właśnie znajdziemy m.in. też w Alcudi. Więc jeżeli chcecie się zatrzymać w Campico Fort, jest bardzo duża szansa, że znajdziecie właśnie swój hotel w pierwszej linii brzegowej z widokiem na morze. Teraz widzimy sławne rzeźby kobiet, ale o tym powiem na końcu tego filmiku, bo to jest miejsce, jedno z dwóch miejsc w Campico Fort, gdzie znajdziemy te rzeźby. Także teraz proszę się napatrzeć i zastanowić się, kim one mogą być, co one mogą symbolizować, a odpowiedź znajdziecie pod koniec tego odcinka. Wracając do zakwaterowania tutaj w Campico Fort, myślę, że to jest bardzo fajne dla osób, które chcą spędzić swój czas tak bardzo wakacyjnie, ponieważ w sezonie to miasto, ta miejscowość tętni życiem, jest bardzo dużo barów, restauracji, takich miejsc, w których można fajnie, swobodnie spędzić czas, oczywiście w sezonie. No poza sezonem niestety, tak jak widać jeszcze teraz w czasie koronawirusowym, niestety to miejsce świeci pustkami, no ale zazwyczaj tak jest w takich miejscach, które są bardzo, ale to bardzo turystyczne i nie mają szczególnie nic więcej do zaoferowania oprócz takich atrakcji. No poza sezonem raczej są mniej oblegane. Jeżeli chodzi o ceny zakwaterowań, ceny wahają się, zaczynają się, może tak powiem, od 50-60 euro. Także myślę, że jeżeli odpowiednio wcześniej albo na last minute zabukujecie swoje wakacje, swój nocleg, może to wyjść nawet w fajnej sumie.
Poza turystyką wydaje mi się, że Can Picafort jest bardzo fajnym miejscem do zamieszkania. Jest on dość spokojny teraz, a w sezonie podejrzewam, że jest tu bardzo dużo pracy. Jeżeli chodzi o klientów, jacy tutaj przyjeżdżają, o turystów, to z tego co zauważyłam, z tego co się dowiedziałam, są to zazwyczaj Anglicy, Niemcy, no i też spora część Polaków, tak jak w niektórych filmikach już wspominałam, na północy, północ, szczególnie Majorki, cieszy się tym, że Polacy bardzo lubią te miejsca. Zanim przejdziemy do głównej atrakcji, czyli do tych figurek, które już tam możecie zobaczyć z daleka, jeszcze tylko powiem, że jeżeli chodzi o plażę, plaża jest piaszczysta, teraz jest zagloniona totalnie, dlatego nawet tam dalej nie podchodziłam, bo nie ma to sensu, żeby Wam zniekształcać obraz, jaki ta plaża może być naprawdę, bo poza sezonem jest bardzo ładna. Zejście do wody jest umiarkowane, piasek jest bardzo delikatny, jest bardzo dużo miejsca, pomimo tego, że plaża jest oblegana w sezonie, jest bardzo dużo miejsca i myślę, że każdy znajdzie chociaż troszeczkę miejsca dla siebie. Okej, no i przejdziemy już do tych figurek, postaci, do tych rzeźb. Obok nich znajduje się taki domek, taka, podejrzewam, że kiedyś to był jakiś dom, albo nie wiem, zaraz wejdziemy do środka. Szczerze powiedziawszy, że gdyby nie wy, to ja bym absolutnie nigdy tam nie zajrzała, nie wsadziła nawet mojego palca od u stóp, ale no okej, niech będzie, w środku nic nie ma słychać, tylko obijające się fale o mury. Wokół widziałam, że są ludzie, którzy przyszli na ryby, więc no podejrzewam, że można tam po prostu coś złowić i może to był po prostu wcześniej jakaś chatka rybacka, nie wiem. Okej, i teraz już przechodząc do tych rzeźb, są to rzeźby kobiet, które znajdują się właśnie w Can Picafort, ale nie tylko, na wyspie jest ich troszeczkę więcej, ale o tym powiem, jak już przejdę do filmików z tamtych miejsc. Wyglądają one tak. Dlaczego to są rzeźby kobiet? No wskazuje na to ich budowa ciała, oczywiście rozbudowane piersi, takie rozbudowane pośladki, wcięcia w talii mniej więcej, pomimo tego, że mają zdeformowane te ciała, no to jednak możemy właśnie tutaj wywnioskować, że są to kobiety. Może to wyglądać, że to są stare zabytki, aczkolwiek jest to sztuka nowoczesna i nie mają one tyle lat, na ile wyglądają. Dajcie znać w komentarzu, co Wam one przypominają. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, znalazłam tak naprawdę minimum 3 historie na ich temat, ale taka najbardziej popularna głosi, że te kobiety czekają na swojego męża, który wyjdzie z morza. No przepraszam, drogie pani, ale ja bym tyle nie czekała. No i witam Was serdecznie z powrotem. Dajcie znać, czy Wam się podobało, jakie macie odczucia. Jeżeli jeszcze nie skomentowaliście, to dajcie mi znać teraz, czy tam byliście, czy Wam się podobało, czy podobał Wam się filmik. Ja byłam pierwszy raz na tej plaży właśnie w tym momencie, kiedy nagrywałam ten filmik i byłam mega ciekawa właśnie tych rzeźb. Na żywo robią fajne wrażenie, jest to takie, no też to tak wygląda filmowo po prostu. Wygląda to tak, że zastanawiasz się, o co to tak naprawdę chodzi. Także zachęcam Was, jeżeli będziecie w tamtej części wyspy, myślę, że warto podjechać sobie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, no bo wiadomo, że zawsze gdzieś te nagrania przekłamują troszeczkę rzeczywistość. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, jeżeli dalej ze mną jesteście. Tylko na sam koniec oczywiście standardowo zapraszam Was do mojego Instagrama wyspera.pl, na mojego bloga wyspera.pl, no i oczywiście na mojego Patronite. Jeżeli lubicie to, co robię, chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam. Tam znajduję się pod nazwą Wyspiara. No i na ten moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jest nas już coraz więcej i tak naprawdę cały czas ta liczba rośnie, także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Dzięki subskrypcjom, lajkom, komentarzom i udostępnieniom mój kanał rośnie, także myślę, że fajnie, warto by to dla mnie zrobić, jeżeli lubicie mnie i mój kanał. No i co? To by było na tyle. Bardzo się cieszę, że ze mną byliście. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie poruszyć jakiś temat, oczywiście możecie mi go zasugerować. Jeżeli chcecie, abym pokazała jakieś miejsce, oczywiście możecie mi to zasugerować. Ja jestem na to otwarta i no zazwyczaj tego po prostu słucham, co chcecie oglądać. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmiku.